Witam serdecznie, nazywam się Ewelina Gawłowska i dziękuję za oglądanie. Jest to kolejne wideo, kontynuacja wideo pierwszego, gdzie rozmawialiśmy o rozwoju osobistym. Specyficznie skupiliśmy się na tym, dlaczego osiągasz taki rozwój, jaki osiągasz, dlaczego jesteś w tym punkcie, w którym jesteś. I jakoś większość ludzi nie może się z tego punktu wydostać. Co się dzieje, jakie zachodzą procesy w Twojej podświadomości, trzymają Cię tu, gdzie jesteś i nie pozwalają Ci iść do przodu i osiągnąć takich rezultatów, jakie chcesz. Poprosiłam Cię też o komentarz. O komentarz i żebyś zajrzał do wnętrza własnej podświadomości i zobaczył, co jest tak dla Ciebie ważne. Ważne w biznesie, ważne w kontekście biznesu. Twojej wartości w kontekście biznesu. I wielu z Was odpowiedziało i zostawiło komentarze. Dziękuję serdecznie. I chciałam powiedzieć też, że podjęliście działanie. Zostawiliście komentarz. Działanie, podjęcie działania, akcja jest już cechą ludzi sukcesu. Tak jak mówiłam na początku, pojawiają się z angielskiego show up. Czyli poświęcasz energię, czas, pieniądze. Pojawiasz się. Następnie, kiedy się pojawisz, wykorzystujesz tą szansę, wykorzystujesz ten czas, aby podjąć działanie. Kolejnym, trzecią cechą ludzi sukcesu jest wytrwałość. Wytrwałość, aby osiągnąć to, co chcesz. Ponieważ ludzie sukcesu nigdy nie przestają. Idą, aż dojdą do celu. Witam Was serdecznie. Dziękujemy bardzo za komentarze, wczorajsze komentarze do pierwszego nagrania. Ponad 1500 osób wyświetliło tę stronę, także jest bardzo duże zainteresowanie rozwojem osobistym. Mamy ponad 59 komentarzy, na które Ewelina za chwilę będzie odpowiadała. Dzięki Marcin. Tak, dziękujemy Wam serdecznie za komentarze. Wiele zatrzymaliśmy. Były bardzo ciekawe. Mogę przyznać bardzo ciekawe komentarze, dużo mi powiedziało o Was i też dają obraz, dlaczego niektórzy z Was są tu, gdzie są i nie posuwają się do przodu w biznesie, a dlaczego niektórzy radzą sobie lepiej. Zauważyłam bardzo charakterystyczne różnice pomiędzy niektórymi z Waszych wartości, o których będę właśnie teraz mówić. Wybrałam cztery kontrastowe wartości wewnętrzne niektórych z Was. Podzieliłam je na dwie grupy. Ludzi, którzy są motywowani tym, czym nie chcą, tego, czego nie chcą, czyli bólem, czyli tym patykiem przysłowiowym. Czyli chcę być bogaty, bogata, chcę osiągnąć sukces w biznesie, ponieważ nie chcę być biedna. To była jedna grupa ludzi. Niektórzy z Was są motywowani i idą w kierunku tego, czego chcą. Chcę być wolny finansowo, chcę osiągnąć sukces w biznesie, ponieważ idą w kierunku tego, czego chcą, ponieważ chcę mieć takie życie, jakie chcę. Chcę mieć wybory, ponieważ chcę pomagać innym, ponieważ chcę być cały czas niezależny. Idą do przodu i tylko patrzą to, co chcą, na to, na co chcą. Czyli są motywowani czymś pozytywnym, są motywowani przysłowiową marchewką, tak jak już mówią. Więc może omówmy te cztery komentarze, które są bardzo ciekawe. Jedna z Was napisała, i to mi bardzo dużo pomogło, napisała swoją wartość, a w nawiasach napisała, co to naprawdę znaczy dla tej osoby. I ja Wam wytłumaczę, jak wartości działają. Jak powiesz na przykład, ok, dla mnie ważne są pieniądze w biznesie. Niektórzy z Was nie mieli pieniędzy w hierarchii wartości pieniądze. Pieniądze, niektórzy Was nazywali to kasa, wolność finansowa. Jeśli nie masz w hierarchii wartości pieniędzy, robienie pieniędzy, bycie bogatym, coś związane z finansami, z niezależnością finansową, to znaczy, że już wartości są ok, wszystkie wartości są ok, tylko że rezultaty będą nieco inne niż byś chciał. Jeśli Twoim zadaniem, Twoim dążeniem jest osiągnięcie wolności finansowej i chcesz naprawdę osiągnąć sukces w biznesie, robienie pieniędzy jest częścią biznesu. Jak nie robisz pieniędzy w biznesie, to jest Twoje hobby, a nie biznes, prawda? Oczywiście. Dlatego też, jeśli nie masz tutaj w hierarchii wartości pieniędzy, może warto się zastanowić, żeby zacząć mieć w swoich wartościach pieniądze. Jest to bardzo ważne, żeby zaczął myśleć w kierunku, jak mogę stać się wolny finansowo i mieć właśnie tą wartość w swojej hierarchii. I o tym będziemy mówić na kolejnym wideo, jak wstawić taką wartość w swojej hierarchii wartości. Jak to zrobić?
Więc pomogła mi jedna właśnie z Waszych komentarzy, jedna z Was napisała komentarz wartość i w nawiasach to, co myślę o tych wartościach. Więc było 6 wartości, które prosiłam. Osoba napisała pewność siebie, to w nawiasie napisała jestem człowiekiem sukcesu. I jeszcze po przecinku napisała nie boję się wyzwań. I teraz tak, to jest Twoja wartość, pewność siebie. A teraz, czy ta wartość kieruje Cię w kierunku tego, czego chcę? Czy masz pozytywne obrazy siebie, jestem pewna siebie? Czy masz negatywne obrazy? Unikasz tego, czego nie chcesz? Czy nie boję się wyzwań? Jaki obraz się pojawia w tej podświadomości? Zawsze jak powiesz nie, chcę być bogaty, ponieważ nie chcę być biedny, pojawiają się negatywne obrazy. I tak też działa Twoja podświadomość. Tak też działa. Działa w kierunku tego, czego nie chcę. I jest to motywacja, która nie będzie mieć ciągłości. Kiedy dojdziesz do tego punktu dyskomfortu, jak go nazywamy, czyli jest ok, ale nie jest tak, jakbyś chciał, motywacja znika. I wracasz z powrotem do punktu wyjścia. Czyli tak zwany jojo efekt. Czyli jak masz wartość napisaną w pieniądze, co tak naprawdę myślisz o pieniądze? Nawet niektórzy z Was mieli wartość o pieniądze w hierarchii, w kontekście biznesu. Ale co tak naprawdę podświadomie o tym myślisz? Czy masz pozytywny obraz pieniędzy? Pieniądze. Okej, tak, pieniądze jak najbardziej, łatwo do nich przychodzą. Czy bardzo ciężko się nie pracuje? Pieniądze nie rosną na drzewach. Jaka podświadoma myśl do Ciebie przychodzi? To jest ważne. To jest prawdziwa Twoja wartość. Więc idziemy dalej z tymi wartościami. Pewność, czy osoba napisała, nie boję się wyzwań. Czy ta osoba właśnie idzie w kierunku tego, czego nie chce? Wolność. Wszystko mogę, okej, na początku jest pozytywne, ale nic nie muszę. I znowu jest coś negatywnego, negacja. Zawsze jak jest coś negatywnego, czyli nie muszę, mam dużo czasu, więc nie muszę robić to, co mi powiedzą, ale jest już negatywny obraz. I Twoja podświadomość spycha Cię w innym kierunku. Nie idziesz tam, gdzie chcesz iść, do swojego celu, tylko idziesz gdzie indziej, ponieważ masz cały czas negację i unikasz czegoś. Następna wartość tej osoby była radość. Ufam sobie, wspaniale napisała ta osoba, ale nie martwię się. W przecinku było nie martwię się. Czyli podświadomość będzie się skupiać na zmartwieniach. Spokój, mogę swobodnie oddychać, nie wisi nade mną w widmie zapłaconych rachunków. A wiesz, co podświadomość słyszy? Podświadomość nie słyszy nie, tylko słyszy to, co całe zdanie, które powiedziałaś podświadomości. Widzę widmo piszących rachunków. Tylko i wyłącznie to podświadomość ja widzi. Więc podświadomość Twoja skupia się tylko i wyłącznie na jakichś wyrażeniach, a nie słyszy słowa nie. I ostatnie dowartościowanie. Nie tylko chcę, ale zrobiłam to. Wiemy, że kiedy pojawią się kłopoty, potrafią sprostać nowym wyzwaniom. Zadałam mi to pytanie, w jakim celu. Czyli Twoja podświadomość zacznie się skupiać na kłopotach. To była pierwsza grupa ludzi. Mogę podsumować, że pierwsza grupa ludzi, która napisała swoje wartości, ale pod nimi są ukryte negatywne wartości, które powodują, że dochodzisz do punktu i co właśnie z powrotem? Dochodzisz do punktu, czy komfortu, czy dyskomfortu i co właśnie z powrotem? Bo ponieważ nie ma ciągłości motywacji, tak działa nasza podświadomość. Albo jesteś motywowana do tego, czego nie chcesz i niestety zatrzymasz się gdzieś, kiedy znikie jakaś motywacja, albo jesteś motywowany w kierunku i nie spoczniesz, dopóki nie osiągniesz tego celu. Tak jak widzicie, nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego myślimy tak, jak myślimy, osiągamy taki rezultat, jaki osiągamy. Napisaliście Wasze wartości w kontekście biznesu i większość z nich była niesamowicie pozytywna na pierwszy rzut oka. Ale jak widzieliście, bardzo dużo czai się pod tym, bardzo dużo kryje się pod tym negatywizmu. Ja zauważyłam właśnie, kiedy jeżdżę do Polski, że ludzie w Polsce myślą, jeśli chodzi o pieniądze, biznes, osiągnięcie sukcesu, bycie niezależnym. Tak, chcą tego, ale jakoś myślą negatywnie. Chcę pieniędzy, ale musisz pierwszy mi ją ukraść. I takie inne wierzenia negatywne się pod tym kryją. A co to powoduje? Powoduje to, że wracasz tam, skąd przyszedłeś. I cały czas borykasz się. Masz i nie masz, masz i nie masz. Więc jak to zrobić? Jak to zmienić? Co musisz zrobić, żeby wyjść z tego marazmu? Bo ile chcesz tam siedzieć? Ile? Musisz po prostu wyjść z twojego myślenia i zmienić to, co cię motywuje na to, co cię motywuje do celu. Pozytywne myślenie, to nie o to tu chodzi.
pozytywnie myśleć, to sobie myślisz, że możecie o pogodzie sobie pozytywnie myśleć. Naprawdę, co cię motywuje, kryje się tutaj w podświadomości. Więc teraz chcę, żebyś zdał sobie w końcu sprawę, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, ponieważ twoje limitujące wierzenia i musisz raz na zawsze wyrwać je, wyrzucić, zlikwidować i zmienić je na pozytywne. Dlatego też poproszę cię, żebyś napisał w komentarzu, spojrz jeszcze raz na swoje wartości, które wypisałeś przedtem w kontekście biznesu, swoich 6 najważniejszych wartości i zobacz, co tak naprawdę o nich myślisz. Okej, pieniądze. Co tak naprawdę myślisz o sobie i swojej możliwości zdobycia tych pieniędzy? Zapisz to. I napisz w tych komentarzach, okej, wartość pieniądze, myślę tak i tak o nich. Pewność siebie, tak i tak o tym myślę. Naprawdę, co myślisz, podświadomie o swojej możliwości bycia taką osobą albo zdobycia tego. Ja chcę wiedzieć naprawdę, co ciebie motywuje. Jakie są obrazy, negatywne czy pozytywne? I większość ludzi, których widziałam w Polsce, są motywowani czymś negatywnym, tego, czego nie chcą. I dlatego cały czas wracają i tkwią tam, gdzie są. A ja naprawdę chcę zrobić tą różnicę w Polsce, żeby ludzie się ruszyli swoim myśleniem, bo tylko i wyłącznie myślenie zmieni sytuację. Dlatego też dla tych, co zostawią komentarz, a na tym bardzo mi zależy, na waszym sukcesie, dam wam specjalny bonus. Pokażę wam w bonusie, powiem wam, jak zmienić swoje negatywne myślenie na takie, które będzie pozytywne, żebyś zawsze mógł iść w kierunku tego, czego chcesz i osiągnął cel za celem. I następny. Dziękuję.